redakcja Kontakt z autorem. Premier Beata Szydło rządu od wtorku przebywa w Wybrzeżu Kości Słoniowej, gdzie wzięła udział w dwudniowym szczycie Unii Europejskiej i Unii Afrykańskiej. Po wspólnych obradach przywódców z obu kontynentów premier odwiedziła polskich misjonarzy, którzy prowadzą parafię w Opołgon koło Abidżanu. Prezes Rady Ministrów w trakcie wizyty w parafii spotkała się z jej proboszczem K.S. Adamem Pakułą i odwiedziła znajdujący się tam Kościół Zbawiciela Miłosiernego. Był to ostatni punkt wizyty szefowej polskiego rządu w Wybrzeżu Kości Słoniowej. Premier Beata Szydło odwiedziła polskich misjonarzy w Abidżanie. pic.twitter.com/wghgbów. W liczącym ponad milion mieszkańców Opołgon, określanym także jako przedmieścia ponad pięciomilionowego Abidżanu, znajduje się diecezja rzymskokatolicka. Mieszczącą się tam parafię pod wezwaniem Chrystusa Zbawiciela prowadzą polscy księża Palotyni, którzy opiekują się również Bazyliką Matki Boskiej Królowej Pokoju w stolicy kraju Yamoussoukro. Bazylika w Yamoussoukro, formalnie zaklasyfikowana jako bazylika mniejsza, jest określana jako największy kościół na świecie i zarazem najwyższa świątynia w Afryce. Pomysł jej wybudowania powstał po przeniesieniu stolicy administracyjnej Wybrzeża Kości Słoniowej w Abidżanu do Yamoussoukro w 1983 roku Roentgen. Budowę ukończono w 1989 roku, a w 1990 roku Roentgen. Bazylika została konsekrowana przez papieża Jana Pawła II. Polscy Palotyni opiekują się nią od 1991 r. Udostępnij ocernie artykuł. Redakcja Kontakt z autorem. Dziś komisja, pracująca nad projektem prezydenta Andrzeja Dudy, poparła zapis przejściowy, że sędziowie SN, którzy do dnia wejścia w życie ustawy ukończyli 65. rok życia, przechodzą po 3 miesiącach od tej daty w stan spoczynku, chyba że wystąpią do prezydenta o przedłużenie tego, załączając zaświadczenie o dobrym zdrowiu, a prezydent wyrazi zgodę. Dziś taki wiek dla sędziego SN to 70 lat. Przez pół roku od wejścia ustawy w życie, w stan spoczynku mógłby sam przejść każdy sędzia SN. W stan ten przechodziliby zaś z mocy prawa sędziowie likwidowanej Izby Wojskowej. Projekt stanowi też, że jeżeli opróżni się stanowisko pierwsze prezesa SN, prezydent powierzyłby kierowanie SN wskazanemu sędziemu SN. Zgromadzenie Ogólne SN przedstawiłoby wtedy prezydentowi kandydatów na nowego pierwszego prezesa po tym, gdy do składu Izb SN zostanie powołanych co najmniej 2-3 liczby sędziów Sądu Najwyższego. Komisja przyjęła poprawkę PiS, aby wybór pierwszy prezesa SN poprzedziło obsadzenie 110 miejsc w SN, w którym po zmianach ma być co najmniej 120 sędziów. Przeniesienie w stan spoczynku wiąże się z zachowaniem dotychczasowego uposażenia. Podkreślił szef komisji Stanisław Piotrowicz, PiS. Wcześniej komisja poparła zapisy projektu wprowadzające szybki tryb uchylania immunitetów wszystkich sędziów i prokuratorów, w przypadku popełnienia przez nich przestępstw. Sąd dyscyplinarny rozpoznawałby taki wniosek w 14 roku dni od wpłynięcia. Jeśli dotyczyłoby to osoby ujętej podczas przestępstwa, za które grozi kara od 8 lat więzienia lub zatrzymanego podczas prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu, albo spowodowania w tym stanie wypadku, sąd dyscyplinarny decydowałby o uchyleniu immunitetu w 24 roku od wpłynięcia wniosku.